Cześć kochani moi mili, znajdujemy się w Czechach na moście Karola. Co prawda sklep goleniowy w Pradze jest, ale niestety dziś jest sobota i jest on zamknięty. Natomiast otwarcie jego jest w poniedziałek i wtedy w poniedziałek jest otwarty od 11, więc mnie już nie będzie w Pradze. Więc no co, nakręcam wam tutaj filmik z mostu Karola. Za moment gdzieś tam po Hradczanach kupię coś w markecie do golenia i z tego wam pokażę filmik już po moim powrocie do Polski, do Konina. Więc do zobaczenia w mojej łazience. Tu jeszcze o, piękne wejście na most Karola. Za mną z drugiej strony widać piękne rzeźby, które są na tym moście. Także, no słuchajcie, jest fajnie. Godzina w tej chwili za 28 rano. Przed chwilą żeśmy przyjechali Flixbusem z Poznania. Warto było spędzić. Jeszcze weekendu żeśmy nie spędzili, ale zanosi się bardzo fajny weekend w Pradze. Do zobaczenia za moment. Hejka. Cześć kochani moi mili. Witam was zmęczony po powrocie z Pragi, zmęczony i nieogolony, bo nie brałem ze sobą nic do golenia, jako że byłem tylko w weekend. No i co wam powiem? Naganiałem się za przyborami, za produktami do golenia. W końcu napisałem na forum, czy ktoś wie, gdzie coś można kupić. Sklep z przyborami do golenia, chyba z przyborami, bo po prostu wpisałem w domu barbus na holenie i wyskoczył jakiś sklepik, ale on był nieczynny w weekend, a ja byłem tylko na weekend, otwarty w poniedziałek od 11, więc nawet tam nie podchodziłem i adresu też wam nie podaję, bo do końca nie wiem, co to było. I no powiem tak, nalatałem się jak głupi wariat. Koledzy podpowiedzieli, że w Rossmanie, zresztą też tak mi przyszło na myśl, że może ten Rossman. I co w związku z tym, no smutna taka refleksja, że w kraju, który świętuje w tym roku 110 lat Alpy, czyli takiej swoich markowych produktów, to tej Alpy nigdzie nie ma. Jak byłem w Grecji, to ten prosar był na półkach. Jak byłem w Hiszpanii, to pierwsze co weszłem do marketu i leżała Lea. A tutaj nic nie szło uświadczyć. W końcu w tym Rossmanie kupiłem coś. Pitralon F. Kiedyś był... Będzie widać chyba. Kiedyś Dziki Borsuk, widzę, to miał w sprzedaży. Teraz u nich tamtego nie widzę. Ogólnie nie widzę tego w Polsce. No i co? No i jeszcze w Rossmanie było mydełko Barbus, które ja mam. No i taki mam od 2017 roku. Jeszcze nie mogę zużyć. Ładnie pachnie pralnią. No i w zasadzie tego filmu miałem nie kręcić już z tej Pragi. Ale moja Ania mówi, jak zrobiłeś wstęp, kupiłeś tą wodę po goleniu, może nakręć ten filmik. Zwłaszcza, że dzisiaj do mnie przyszło coś, co obejrzycie w tym tygodniu. Patrzcie, już mam cyrulicy rum. Trochę jestem zmartwiony, bo to mydełko generalnie jest twarde. Także sam ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Pachnie ładnie, rumowo, ale jest twarde. A wiecie, jak to się kończą przygody z twardymi mydłami. Dobra, zwilżam twarz. Łapię za pędzel. A jeszcze jedna rzecz, jak już tak mi się to nasunęła na filmie luzem. Dzisiaj też przyszedł komentarz dotyczący... O, wziąłem specjalnie telefon w garści. Dotyczący mydła...
dotyczący mydła kapucyńskiego, no już pomijając, że znowu, że nie potrafię wyrobić piany, no z mydła kapucyńskiego to się za bardzo tej piany nie da wyrobić ogólnie, ale okej. No ale też kolega tutaj, The Red Bird, pisze, że moja technika brzytwą jest tragiczna. No i wcześniej podobny komentarz miałem od, już wam mówię, pod mydłem z kolei, pod warsem od pana Michała Stelmachowskiego, tak, który też właśnie napisał, że mam że to jak władam brzytwą nie wygląda radośnie. No i pomijając fakt, że pan Michał Stelmachowski stwierdził, że no kupi to mydło Warsa i sam wyrobi pianę. No i ja cały czas zasubskrybowałem jego kanał i czekam na film z tego wyrobienia tej piany, z tego Warsa, bo ani mnie, ani Piotrkowi, którego pozdrawiam, James Sherwick Club, to język już mi się pląta ze zmęczenia, no to się nie udało. Także pomijając fakt, że czekam, ale ci dwaj panowie zwrócili mi uwagę, że nie mam dobrej techniki golenia brzytwą. Obydwu się pytam, ile lat się golą brzytwą, jak to robią, no nie odpisali. Ciekaw jestem waszych opinii, jak z tą techniką golenia się brzytwą, jak to ma w ogóle wyglądać, no bo ja nie wiem, golę się co drugi dzień brzytwą, ogolony chodzę, sam sobie ją ostrzę. Teraz jeszcze mam kamień na niwa, bajeczka jest ten kamień. Naprawdę, jako wykończeniowiec żałuję, że go wcześniej nie kupiłem. No, informacja taka ogólna. Zła technika golenia brzytwą. No, jakby ktoś mi napisał, źle zawiązałeś but. I konik. Mopowaty konik. Ale powiem wam, że bardzo mi ostatnio przypasował. Ten mopowaty konik. Mydło Barbus. Mopowaty konik. Trochę może wody do barbuska. Tak, znając życie, to pewno mi ta piana zaschnie na tej twarzy. Ale zarosłem od piątku. Nie brałem nic do Pragi, bo to tylko weekend. Jedno golenie miałbym w Pradze. Także obydwaj panowie się doczepili, że nie umiem wyrabiać piany, zaraz sobie zgubię mój tygielek. Nie umiem wyrabiać piany przy dwóch beznadziejnych mydłach, ale to pomijam w ten fakt. Lubię dostawać komentarze, nawet negatywne, ale jestem w pianie. No ciekawi mnie, kurde, ta technika moja beznadziejna. O co tutaj chodzi? Nie wiem, za luźno, za mocno skórę naciągam na twarzy, czy jak, za luźno. Kurde, na dwie ręce się powinienem golić, jak to niektórzy uważają.
ogoliłem się w piątek rano. No i wsio. I więcej się już nie goliłem. No to już trochę brzytwę wodą musiałem potraktować z tej pianki. No. I teraz jest poniedziałek, 22. Jechaliśmy Flixbusem, o 10 wyjechaliśmy z Pragi. Dwa dni intensywnego zwiedzania. Nie wszystko żeśmy jeszcze zwiedzili. Zamek Trojski nam został do zwiedzenia. Biblioteka nam też została tam przy klasztorze, nie pamiętam teraz nazwy, do zwiedzenia. Będzie gdzie wrócić, słuchajcie, jeszcze. Polecam lokal, który się zwie Knedlin. Pyszne knedliki, jakbyście byli. Hotelik, nie chcę spalić nazwy, chyba City Golden Garnier, City Golden Garnier, chyba tak, ale fajny hotelik, taki wystrój PRL-owski, ale wszędzie blisko, tramwaj pod oknem. Do metra 15 minut, jak żeśmy na Wyszehrad metrem jechali. Coś fajnego. Intensywne dwa dni. Intensywna sobota z niedzielą, bo z piątku żeśmy na sobotę w nocy jechali do Pragi. Tylko mówię, tak sobie planowałem, kupię krębik Winstor, nagram praskie golenie, i tu takie rozczarowanie. Wszędzie puszki z Nivea i kurde, jakby nie ten Rossmann, to nic bym nie kupił, a w Rossmanie tylko kurde. No mówię, jeszcze jeden był market przy głowie Franca Kawki, notabene w remoncie, nie obejrzeliśmy. Sam kikut z ziemi sterczał zasłonięty,
ale przy tej obrotowej głowie. No to tam jeszcze widziałem żyletki Astry. No i wszechobecny krem Bulldog, którym można wyprać sobie skarpetki. No i to takie. Kolesie według własnej mapy zarostu najgorzej to jest na szyi, gdzie wszystko rośnie w każdą stronę i nieraz się nie dogadam. Trochę się gdzieś tam coś zaciąłem, ale barbus to barbus. Bałem się, że mi przytknie ten kremik na twarzy, jak się zacznę rozgadywać, ale jest dobrze. Od razu człowiek inny. A brzytwa po naniwie. Sumnie po prostu. No i coś takiego już wąchałem ziołowego, bo Czesi mają z kryzą bardzo fajną. Dziwny zapach. Teraz taki jakiś na początku ziołowy. Teraz taki jakiś dymny, skórzany. Delikatnie gdzieś tam podobny do naszego derby. Dziwny zapach. Ciekawy. I to by było na tyle na dziś. A jeszcze się w tym tygodniu spotkamy z mydełkiem od cyrulików, z mydełkiem rumowym. Ja zaraz obrobię filmik. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej, cześć. I to by było na tyle z wyrobów czeskich. Mydełko Barbus i woda Pitralon F. Hejka. Cześć.